Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. Kurwa, jak ja mam wszędzie daleko. Gdzieś na obrzeżach miasta Mońki mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Poprzedniego wieczoru, po dłuższej libacji w barze, Antek próbuje wrócić do domu. Okej, może jestem pijany, ale ta dzisiejsza młodzież w ogóle kultury nie ma. Ja wychodzę z baru sobie grzecznie, kulturalnie, jak człowiek, a te bydło mi po rękach depta. Nie no, tak to ja do domu nie dojdę. O, taryfa. Kurwa, tylko dycha została. Taki klient jest najlepszy. Wierzysz go okrężną drogę na miejsce, a kasujesz jak za zboże. Panie, podrzucisz pan do domu? Od tego tu jestem, wsiadaj pan. Ale ja mam tylko dychę. A ja terminal, ma pan kartę? Kartę? Zaraz, zaraz. O. Nie rozumiem takich klientów. Przy barze wydają krocie na alkohol, a taryfą za darmo by chcieli jeździć. Dychę to ja za trzęśnięcie drzwiami biorę. Panie, ale ja nie będę trzaskał. Nawet jak pan zamkniesz drzwi powoli, delikatnie, to mi już dycha wskoczy. To mogę nie zamykać. Facet nie rozumie, że licencja, podatki, kasa fiskalna, utrzymanie samochodu, to wszystko kosztuje. A on myśli, że ja co, za paliwo może? A ile ten pana wóz pali? Jeszcze panu zostanie. Kolega by mnie za darmo zawiózł. To dzwoń pan do kolegi. Pojęło go? W weekend chce trzeźwego kolegę znaleźć? Widzę, że nie ma co się targować. Zośka się dorzuci. Bądź pan człowiekiem. Na miejscu dopłacę ile trzeba. Znam takich klientów. Ja pana zawiozę na miejsce, a potem szukaj wiatru w polu. Panie, no proszę. Przecież w takim stanie nie będę szedł przez całe miasto. A to już nie mój problem. Nie jestem instytucją charytatywną. Do widzenia. Nie, to nie. Proszę zamknąć drzwi. Panie! Panie! Co za chuj? Jeszcze na dechę chciał mnie naciągnąć. Tuż po przebudzeniu Antek o całym zdarzeniu postanowił opowiedzieć dla szwagra. Proszę! Dalej, szwagierem. Zaraz, zaraz. Antek się nie zapytał mnie, co ja tu robię? Musiało coś złego się wydarzyć. Zaraz wszystkiego się dowiem. Co, Zośka nie dała? To w końcu dała, czy nie? Nie chodzi o Zośkę. A, mamusia na weekend wpadła. Szwagier zamiast postawić flaszkę, to jakieś dochodzenie robi. Zaraz mu wszystko opowiem, ale niech najpierw poleje. No i patrzę, taryfa stoi. Na sam jej widok już jestem w domku. Już witam się z Zośką. I co, i co? No jak to co? Lej po kolejnym. Patrzę, że na tą opowieść to wódki mi nie starczy. I przez tego gościa musiałem kolankować przez całe miasto. A ludzie do kościoła szli. Wiesz jaki wstyd? Wiem. Mówiłem mu, że kasę mam w domu, że oddam. Czekaj, czekaj, Jantek. A pamiętasz, jaka to może była taryfa? A, pewnie nie pamiętam. Pamiętam, szwagier. Takich rzeczy się nie zapomina nawet po pijaku. Ale co z tego? Musimy dla gościa się odwdzięczyć. Na takiego kumucha ciężko znaleźć haka. Licencja aktualna, kasa zalegalizowana, na opale też nie jeździ. Spokojnie, Antek. Załatwimy gnoja tak, że będzie się bał pokazać wśród swoich. Antek ze szwagrem bez słowa udali się na postój taksówek. Ty, to który to? Ten granatowy. Dobra, to ty tu stój i się nie wychylaj. Ale co ty chcesz zrobić? Gdzie on polas? Przecież to nie ta sałata. Kurwa, jeszcze większego obciachu narobi. Ile za kurs nalipało? Standardowo, dwie dyszki. Dopłacę ci 50 zł, ale po drodze zrobisz mi ludzika. Człowieku, pogieł cię, idź się lecz. Dobry? Znów nie do tego poszedł. Co on tam wymyślił? Ale po drodze zrobisz mi lodzika. Gościu,
trafiłeś pod zły adres. Dobra, poszukam innego. Wodziłem różnych klientów. Murzynów, pedałów i innych Żydów. Dla mnie klient to jest klient, byle płacił. I mną się nie interesował. Dobry. Dobry. O, wreszcie jakiś miły kierowca. Wolny pan na Lipowo podrzuci? Oczywiście, proszę wsiadać. Proszę wsiadać. Czekałem na te słowa. To będzie jego ostatni kurs w tym mieście. Czekaj, czekaj pan. Kurde, gumek nie wziąłem. A do takiej laski jadę. Może pan ma? Nie, nie mam panie, ale zaraz kolegów zapytamy. Pojechał. A nie, zawraca. Macie może gumki? Dobra, po drodze kupimy. Widziałeś? Panowie, co tu się stało? Wygląda na to, że nasz kolega... Jaki kolega? Nasz były kolega pojechał klientowi zrobić loda. O, skurwesyn. Szwagier to ma łeb. Zawsze coś wymyśli. I najlepsze, że nic za to nie chce. A może chce? Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce. W kolejnym odcinku. Ona się nachyliła i liznęła mnie po udzie. Zaskoczyło mnie, ale widziałam, że chce to zrobić. Myślisz, że ja za 3 butelki będę taką robotę robił?